Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy po Radzie Ministrów, witamy na konferencji prasowej z udziałem pani premier Beaty Szydło oraz pani minister Elżbiety Rafalskiej, pana ministra Henryka Kowalczyka. Bardzo proszę o zabranie głosu panią premier Beatę Szydło. Dzień dobry, witajcie Państwo, witamy serdecznie. Pozwólcie, że rozpocznę od najważniejszej informacji, która została dzisiaj przyjęta przez Radę Ministrów. To jest informacja, która dotyczy programu 500+, programu prorodzinnego, który będziemy uruchamiać w przyszłym roku, a w tym roku w tej chwili rozpoczynamy pracę. Pani minister Rafalska z panem ministrem Kowalczykiem zaprezentują zaraz szczegóły dochodzenia do tego przyjęcia programu i do tego przekazania środków dla polskich rodzin, ale jeżeli pozwolicie Państwo, jeszcze kilka uwag na wstępie. To jest program, który dzisiaj rozpoczynamy wdrażać poprzez szerokie konsultacje, poprzez dyskusje. Mam nadzieję, że dzisiejsza nasza konferencja uporządkuje też pewien przekaz informacyjny, który na temat tego programu w tej chwili jest i ta dyskusja, że się toczy, ja się bardzo cieszę, bo uważam, że to jest właśnie nasz sukces, że dyskutuje się dzisiaj o programie 500+ w Polsce. I każdy głos w tej dyskusji, który pada, jest bardzo ważny. Dla nas jest bardzo ważny, bo chcemy, żeby to był program dobry, żeby był skuteczny i żeby przede wszystkim był wykorzystywany z korzyścią dla polskich rodzin i również mamy nadzieję, że nie tylko będzie wspierał rodziny, ale jeżeli więcej dzieci w Polsce będzie się rodziło. Dzisiaj upływa dokładnie, proszę Państwa, 15 dni od zaprzysiężenia rządu, a jest to 13 dzień po wygłoszeniu exposé przeze mnie. Mówię o tym dlatego, że wiem, iż było pewne zniecierpliwienie czy oczekiwanie, mówienie o tym, że nie ma konkretów, nie ma jeszcze realizacji obietnic. Otóż są już, jak widzicie Państwo, konkretne prace. Ja mogę powiedzieć tak, że na wygłoszenie exposé mam jeszcze dokładnie jeden dzień, bo zgodnie z terminami, które są przewidziane na tego typu działania, jeszcze pozostaje jeden dzień na wygłoszenie. Mamy konkretne realizacje konkretnych zapowiedzi, które w tym exposé padły. Jeżeli Państwo pozwolicie, to przedstawię na wstępie mapę drogową programu 500+, która została dzisiaj przyjęta przez Radę Ministrów do przygotowania realizacji i wdrożenia tego projektu. Dzisiejszy dzień, czyli drugie posiedzenie Rady Ministrów, przyjęty jest program Rodzina 500+, został skierowany do uzgodnień międzyresortowych. Dajemy sobie na te uzgodnienia 20 dni. 21 grudnia mija formalny termin uzgodnień międzyresortowych i wówczas kierujemy projekt do konsultacji w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu i do konsultacji społecznych. Chcemy, żeby program był bardzo szeroko konsultowany. Powtórzę to, co mówiłam na wstępie. Czekamy na każdy głos, na każdą opinię w tej sprawie. To jest niezwykle ważne. Chcemy, żeby to był program, który jest bardzo powszechnie konsultowany, program, który jest dobrze wydyskutowany. 21 stycznia kończymy konsultacje społeczne projektu. 28 stycznia projekt zostanie przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów. Do 2 lutego przyjmujemy projekt ustawy przez Radę Ministrów i kierowany jest projekt do prac parlamentarnych i od 9 lutego zakładamy, że będą trwały prace w parlamencie około 4 tygodni. Po podpisaniu przez pana prezydenta ustawy najpóźniej w kwietniu program zostaje uruchomiony i rozpoczyna się zbieranie aplikacji i wypłata środków. Tak dzisiaj została przygotowana przez panią minister, przez pana ministra Kowalczyka i przez panią minister Rafalską mapa drogowa programu 500+. Została zaakceptowana przez Radę Ministrów i od tego momentu ruszamy już z realizacją programu. Dziękuję bardzo i teraz poproszę o zabranie głosu panią minister Elżbietę Rafalską. Proszę Państwa, projekt pomocy państwa w wychowaniu dzieci to bardzo ważny projekt dla rządu, ale to, co istotniejsze,
To jest bardzo ważny projekt dla polskich rodzin i polskie rodziny czekają na ten projekt. Chcę powiedzieć, że jest to rozwiązanie systemowe, które stanowić będzie bardzo ważny element polityki rodzinnej, który będzie prowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ten projekt ustawy zawiera dwa elementy. Element pomocy państwa o charakterze socjalnym, który opiera się o wprowadzone kryterium dochodowe, i ten element wsparcia, który jest adresowany bez kryterium dochodowego do każdej polskiej rodziny. Chciałabym, żeby równowaga w tej dyskusji, debacie publicznej koncentrowała się na całości projektu. Nie tylko na tym elemencie socjalnym, który równocześnie jest wspierany przez ustawę o pomocy społecznej. Z naszej ustawy, proszę państwa, skorzysta 2,7 miliona polskich rodzin, a dzieci o ponad 1 milion więcej. A więc ponad 3,7 miliona polskich dzieci może otrzymać świadczenie wychowawcze. Naprawdę takiej ustawy w Polsce nie było. O takim szerokim zastosowaniu od drugiego dziecka jest to ustawa, w której zastosowany jest mechanizm uniwersalizmu. Jest to świadczenie powszechne, nieograniczane kryterium. Takie rozwiązania są stosowane w innych krajach Unii Europejskiej, w większości tych krajów. Dotąd w Polsce nie był on stosowany. Proszę państwa, postaram się odpowiedzieć na kilka pytań, które najczęściej też były do nas adresowane i które powodowały być może wątpliwości. Otóż najczęściej pytano, czy w tym projekcie naszym rządowym będzie korekta związana z wprowadzeniem dodatkowego kryterium dochodowego dla osób lepiej uposażonych, które mają sytuację materialną bardzo dobrą. Dementujemy, mówimy wyraźnie. Jest kryterium, które dotyczy rodzin o niskich dochodach, 800 zł i 1200 jest rodzina, jeżeli rodzina jest dzieckiem niepełnosprawnym. Żadne inne dodatkowe kryterium nie będzie wprowadzone. Jakie to jest kryterium 800 zł? Otóż proszę państwa, to jest stosunkowo wysokie kryterium, jeżeli popatrzymy, że w ustawie o pomocy społecznej mamy kryterium 500 zł i tak jest to kryterium, które zostało w nowym okresie zasiłkowym podniesione. Jaki jest harmonogram prac? Rząd pracuje tak szybko, jak to jest możliwe, a jednocześnie uważnie i chcemy wykorzystać cały okres konsultacji. Więc jeżeli termin na konsultacje społeczne jest 30-dniowy, to mówimy, że tak poważna, systemowa ustawa absolutnie wymaga tego, żeby dochować tego terminu, żeby na tyle przygotować dobrą ustawę, żeby za chwileczkę nie było potrzeby nowelizowania takiej ustawy. Mówi się o tym, że nie wiadomo, czy jest jasno określony sposób wypłaty i że być może trzeba będzie osobiście odbierać i stać w długiej kolejce za tym świadczeniem. Więc pragnę wszystkich uspokoić. Absolutnie naszym celem jest takie usprawnienie systemu wypłat, żeby wszystko odbyło się bezkolejkowo i sprawnie, ale oczywiście samorządy będą musiały się do tych wypłat przygotować i nie ulega to wątpliwości, że stanowisko Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu będzie dla nas ważne, ile czasu potrzebują na przygotowanie się do wypłaty samorządy. A równocześnie zaproponujemy na przykład takie rozwiązanie, żeby ci, którzy, żeby nie było jednak takiej sytuacji, że wszystkie rodziny na samym początku złożą te wnioski, ale i być może jest zagrożenie tymi kolejkami, to będą mogły taki wniosek złożyć w terminie późniejszym, jeżeli nie chcą od razu pierwszego, drugiego czy trzeciego dnia złożyć, natomiast wypłata będzie od momentu wejścia w życie ustawy. Będziemy musieli zatrudniać 1000 osób do obsługi systemu. System
na pewno nie jest bardziej i nie będzie bardziej zbiurokratyzowany niż ten system wypłaty świadczeń rodzinnych, który dzisiaj jest obsługiwany przez 8 tysięcy urzędników. Absolutnie nie, ponieważ w naszym systemie od drugiego dziecka rodziny, i chcę to bardzo wyraźnie powiedzieć, nie będą miały obowiązku składania informacji o dochodach rodziny, ponieważ kryterium dochodowe od drugiego dziecka nie będzie obowiązywało. W związku z tym z całą pewnością nie przygotowujemy systemu szalenie zbiurokratyzowanego, wręcz przeciwnie. Dążymy do uproszczenia systemu, ponieważ mamy świadomość, że system uproszczony raz, że odciąża te rodziny, które składają wnioski, a drugie jest zawsze systemem tańszym. Czy tysiące urzędników będą, ośrodków pomocy będą miały dostęp do naszych danych o dochodach? Proszę Państwa, tak jak jest w systemie ustawy o pomocy społecznej, jeżeli ktoś składa informacje o kryteriach dochodowych, składa informacje o swoich dochodach, bo musi być obliczone kryterium dochodowe, to oczywiście ci urzędnicy będą te dane mieli, ale wiadomo, że jest tu, oni są zobowiązani do dochowania tajemnicy skarbowej. Czy 500 zł to będzie kwota netto, czy to będzie kwota brutto? Absolutnie, proszę Państwa, mówimy o kwocie netto i oczywiście wypłata też będzie, jeżeli mówimy o tym systemie uproszczonym, na konta osób, które są uprawnione. Bardzo często też się pojawia taka informacja i taka obawa o to, że część osób, która otrzyma to wsparcie z powodu poprawienia swojej sytuacji dochodowej, straci uprawnienia do korzystania z form pomocy społecznej. Rzeczywiście tak się stanie. I jednym z celów naszego wsparcia rodziny, naszej pomocy państwa w wychowaniu dzieci, jest to, żeby część rodzin, proszę Państwa, wyszła z systemu pomocy społecznej. Jeżeli rodzina w tym systemie pomocy tkwi 10 czy 15 lat, to jest porażka pomocy społecznej. Jeżeli nasza ustawa będzie kosztować budżet państwa w układzie rocznym 22 miliardy złotych, w 2016 roku 16 miliardów, to liczymy na to, i tak jest, i wszystkie analizy wykazują, że najbardziej na tym, największy wzrost dochodowości wystąpi w rodzinach o najniższych dochodach. Z całą pewnością będziemy monitorować to, jak funkcjonują przy okazji wprowadzenia naszej ustawy, jak funkcjonuje ustawa o pomocy społecznej, czy ustawa dotychczasowa o świadczeniach rodzinnych. Ja liczę na to, że ta ustawa wpłynie na funkcjonowanie pomocy społecznej i przyczyni się do nowego zdefiniowania pracy socjalnej i da wreszcie realną szansę pracownikom socjalnym na rzeczywistą pracę z rodziną. Dziękuję bardzo, pani minister. Ja poproszę jeszcze panią premier, zanim przejdziemy do pytań, pewnie także do tego projektu, o to, żeby pani premier powiedziała, o czym jeszcze było na dzisiejszej Radzie Ministrów. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, poza programem, informacją przyjętą przez Radę Ministrów dotyczącą realizacji przygotowania i realizacji programu Rodzina 500+, oczywiście rozmawialiśmy na temat wielu ważnych jeszcze kwestii dotyczących przede wszystkim finansów. I jeżeli Państwo pozwolicie, to poproszę pana ministra Kowalczyka, żeby przedstawił krótką informację na ten temat. Dotyczyło to przede wszystkim nowelizacji budżetu na rok 2015 i ustawy okołobudżetowej na rok 2016. Mówiliśmy również o projektach ustaw, które powinny być podjęte w związku z przyjęciem przez Polskę dyrektyw unijnych. I tu jest ważna informacja, którą chciałam się też podzielić. To są projekty ustaw, które powinny być przyjęte już dawno przez poprzedni rząd. Poprzedni rząd tego nie zrealizował i w związku z tym te terminy, do których Polska była zobowiązana, ażeby te projekty ustaw przyjąć, no niestety już minęły. Co może skutkować karami, które mogą być nałożone na Polskę. My w tej chwili naprawiamy tę sytuację. Projekty dzisiaj przyjęte są
skierowany do Sejmu i mam nadzieję, że bardzo szybko nad nimi zostanie rozpoczęta praca i zostaną przyjęte. W związku z tym robimy wszystko, żeby te zaniedbania poprzedników naprawić. Mówiliśmy również o projekcie ustaw dotyczącym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na litr oleju. I tu mamy również dobre informacje, o których, jeżeli Państwo pozwolicie, to krótko pan minister Kowalczyk. Natomiast jeżeli chodzi o nowelizację budżetu na rok przyszły, ponieważ to jest ważna decyzja, ona wynika z tego, że źle zostały zaplanowane i zrealizowane dochody tegoroczne. Mamy poważne braki, jeżeli chodzi o wpływy budżetowe i tą nowelizację musimy przeprowadzić. Ale na konferencję i dokładną informację poświęconą właśnie nowelizacji budżetu zapraszam już dzisiaj Państwa w dniu jutrzejszym i z panem ministrem Szałamachą będziemy bardzo szczegółowo na ten temat mówić. Dziękuję bardzo. Proszę pana ministra Kowalczyka. Dziękuję bardzo. Nowelizacja budżetu na rok 2015 właściwie spowodowana jest przede wszystkim bardzo złym stanem spływu podatków, szczególnie podatku VAT, gdzie ponad 13 miliardów szacowany jest brak spływu tego podatku. Widać bardzo wyraźnie, że tych ponad 13 miliardów nie da się zaoszczędzić ani wyciąć w wydatkach, stąd niezbędna jest nowelizacja. Ta nowelizacja pozwoli dokonywać wydatków tych, które są niezbędne. Oczywiście wprowadzone będą pewne oszczędności, ale i tak niezbędna będzie korekta deficytu budżetowego na rok 2015. Z informacji podjętych przez rząd, tak jak pani premier wspomniała, rząd przyjął projekt rozporządzenia dotyczący stawki zwrotu części akcyzy do paliwa rolniczego na 1 zł za litr. Jest to o 5 groszy więcej niż było to w poprzednim roku. Nie jest to jeszcze pełna kwota możliwa do zwrotu tej akcyzy, ale biorąc pod uwagę możliwości budżetowe w obecnej chwili, na tyle było nas stać. Jeśli chodzi o projekt ustawy tak zwanej okołobudżetowej, czyli regulującej szczegółowe rozwiązania dotyczące budżetu państwa na rok 2016, ta ustawa została przez Radę Ministrów przyjęta, będzie skierowana pod obrady Sejmu. Właściwie w większości przypadków zachowujemy zapisy, które były w latach poprzednich. Określony bardzo krótki czas nie pozwala na taką głęboką modyfikację tej ustawy okołobudżetowej, chociaż zdajemy sobie sprawę z tego, że są tam w tym zapisie pewne rzeczy kontrowersyjne. Między innymi nadal jest finansowanie staży lekarskich w ramach Funduszu Pracy, ale ponieważ jest to kwota na tyle poważna, że przy konstrukcji budżetu już przygotowanego przez rząd nie jesteśmy w stanie tego natychmiast poprawić. Natomiast wprowadzamy jeszcze też dość istotny zapis, który w pierwotnym projekcie nie był brany pod uwagę. To jest rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na osoby niepełnosprawne, jeśli chodzi o w ramach subwencji oświatowej dla samorządów. Tego domagają się środowiska osób niepełnosprawnych, ale również Ministerstwo Edukacji, aby samorządy musiały się rozliczać z uzyskanej specjalnej subwencji z tytułu niepełnosprawności uczniów, których mają w szkołach. Więc to ta decyzja również została przesądzona. To właściwie tyle. Kilka słów jeszcze tylko przypomnieniu, że ten program Rodzina 500 mamy rozpisany, jeśli chodzi o prace rządowe, precyzyjnie. Wszystkie terminy zostaną dotrzymane. Mamy nadzieję, że po przesłaniu tej ustawy do parlamentu, parlament przyjmie tą ustawę. No oczywiście kilka, 3-4 tygodnie będzie co najmniej potrzebował, ale mamy nadzieję, że będzie to w miarę sprawnie i szybko i te wypłaty zostaną uruchomione, jak szybko się da, w pierwszym półroczu 2016 roku. Dziękuję bardzo i przystępujemy do pytań. Bardzo proszę. Dzień dobry, Michał Tracz, TVN24 w temacie 500+. Skoro ten zasiłek będzie się liczył
do dochodu, będzie się wliczał do dochodu. Pani minister Rafalska przyznała, że przez to część osób wypadnie tak naprawdę z tego pułapu osób, które mogą ubiegać się o kolejne zasiłki. Jaki jest cel w takim razie wprowadzenia takiej ustawy, jeżeli de facto ona uderza w najbiedniejszych, bo to najbiedniejsi nie będą mogli skorzystać, tak naprawdę stracą na tym najwięcej, a znikną tak naprawdę ze statystyk, tylko i wyłącznie skoro będziemy mówili o kolejnych osobach, które wyszły z tego poziomu bycia najbiedniejszych, tak? No to się stanie tak naprawdę tylko w statystykach. Drugie pytanie mam o funkcję kontrolną. Czy ktokolwiek, jakikolwiek ciało, instytucja będzie miała funkcję kontrolną nad wydawaniem tych pieniędzy, czy one są dobrze przeznaczane, kto będzie miał możliwość decyzji, czy te pieniądze odebrać, albo przestać wypłacać, albo jakoś wpłynąć na rodziców, którzy źle wydają te pieniądze, czy w ogóle ktoś to będzie kontrolował. Co w przypadku rodziców, którzy nie żyją wspólnie? Są po rozwodzie albo w ogóle nie mają ślubu i co w przypadku takich rodziców? I jeszcze o budżet. Skąd te konkretne kwoty, o których państwo mówili wziąć? Czy będą jakieś przesunięcia w budżecie? Jak to szczegółowo będzie wyglądało? Dziękuję. Panie redaktorze, szanowni państwo, na szczegółowe te pytania, bardzo ważne, zaraz odpowie pani minister Rafalska i pan minister Kowalczyk. Ja mam tylko prośbę, żebyśmy nie używali w przypadku tego programu słowa zasiłek, bo to nie jest zasiłek. Bardzo proszę panią minister. Proszę państwa, wyraźnie, nikt na tym projekcie, proszę państwa, nie straci. Jeżeli dzisiaj osoba korzystająca z pomocy społecznej ma kryterium dochodowe dostępu do świadczeń w wysokości 514 zł, a my mówimy o kryterium 800 zł, czyli jeżeli o ponad 50% poprawi się to nasze kryterium dochodowe, to znaczy, że chyba to jest dobra sytuacja, że rodzina, która otrzymuje kwit na węgiel, czy świadczenia, które są wydawane na pół roku, na parę miesięcy, w bardzo zróżnicowanej wysokości w zależności od gminy, a każda decyzja jest poprzedzona wywiadem środowiskowym i przyznawana jest na określony czas, od której dziesiątki rodzin się odwołuje, dostaje świadczenie pieniężne w wysokości 500 zł, w której nikt nie mówi też rodzinie, na co ma wydawać te pieniądze. Proszę państwa, chcemy budować samodzielność, autonomię polskich rodzin. Teraz, proszę państwa, w 2012 roku ten rząd, który poprzedni rząd miał kryterium dochodowe w pomocy społecznej mniejsze niż minimum egzystencji. W 2008, 2009 i w kolejnych latach bywało tak, że systemu świadczeń rodzinnych, systemu, który obowiązuje od 1 maja 2004 roku, wypadało czy traciło uprawnienie do świadczeń rodzinnych, niewysokich świadczeń rodzinnych. Potrafiło stracić uprawnienie 400 tysięcy osób. W ostatnich dwóch latach, mimo podniesionego kryterium, ponad 100 czy 150 tysięcy dzieci. Mówię o tym, ponieważ dzisiaj te osoby, które miały udział w tamtych decyzjach, wyrażają swoją troskę o losy osób najbiedniejszych. My uważamy, że sukcesem jest sytuacja, w której uda nam się wyrwać rodzinę z pomocy społecznej, pomóc tej rodzinie stanąć na własne nogi i nie stać w kolejce do ośrodka pomocy społecznej. Oczywiście będziemy monitorować, na ile ta rodzina zyskuje. Mówi pan, jaki jest sens tego systemu? Oczywiście jest głęboki sens, ponieważ my mówimy, że budujemy politykę rodzinną systemowo. Może być model powszechny, czyli wszyscy dostają świadczenia bez żadnego kryterium. Nasz model jest taki. W tym jednym module, w tej jednej części mówimy dodatkowo, trzeba pomóc osobom najbiedniejszym. To bardzo mocno się pojawiało nie tylko w naszym działaniu teraz jako rząd, ale jeszcze wtedy, jak byliśmy w opozycji. Wielokrotnie w swoich wystąpieniach mówiłam o świadczeniach rodzinnych. O tym, że wszyscy byli obojętni, jak te dzieci traciły uprawnienia w tamtym systemie. W 2004 roku było to 5,5 miliona, dzisiaj mamy 1 800 000 uprawnionych. Proszę państwa, te pytania z taką ostrością
nigdy nie padały wcześniej, jak wnosiliśmy zastrzeżenia co do tego, że system wsparcia nabrał charakteru pomocy społecznej. Ja jeszcze tylko chciałbym uzupełnić, ponieważ mówienie o tym, że najubożsi stracą, jest wyjątkowo nieuczciwością. Proszę porównać tylko liczby. Jeśli nawet dotychczas najbiedniejsi otrzymujący zasiłek rodzinny w wysokości 77 zł na dziecko od 0 do 5 lat albo 106 zł na dziecko od 5 do 18 lat przy kryterium dochodowym 574 zł zasiłek rodzinny. Jeśli ten zasiłek rodzinny stracą, bo uzyskają 500 zł na dziecko, to czy zamiast 77 otrzymanie 500 zł jest stratą czy zyskiem? Myślę, że bardzo wyraźnie jest to zysk i nigdy proszę nie powtarzać, że ktokolwiek straci. Jeśli ktoś mi udowodni, fundacja jakaś zrobiła taki szacunek, że ktoś mi udowodni, że pewna rodzina straci na tym systemie gdziekolwiek, naprawdę jestem gotów tym rodzinom wszystkim z własnej kieszeni pieniądze wyrównać. Naprawdę. Proszę jednak używać rzeczowych argumentów, a nie mówienie, że ktoś straci. Było nawet też pytanie, bo nie odpowiedziałam, pytanie dotyczące, czy ktoś będzie kontrolował te wydatki. Proszę Państwa, zapis artykułu 7, który mówił o tym, że pewien sposób kontroli będzie występował, jest zapisem, tak jak wiele też innych zapisów, o których dzisiaj się szeroko dyskutuje, który obowiązuje w ustawie od 2004 roku, który odnosi się właśnie do tej części socjalnej. Tak? Jeżeli były obawy, że w niektórych rodzinach, ja mówię w niektórych rodzinach, bo uprawnionych będzie 2 700 000 rodzin, może się zdarzyć, że te środki będą wydatkowane na inne cele, więc uprawnieniem wtedy pracownika socjalnego, ale uprawnieniem pracownika socjalnego będzie kontrola tych wydatków i pilnowanie jednak w takim zakresie, jak mówię, żeby te środki były przeznaczone na właśnie to wsparcie wychowania. Nie ma to nic wspólnego z tym systemem, który jest adresowany do rodzin bez kryterium dochodowego. Jeszcze raz też podkreślam, że dochodowość rodzin najsłabszych materialnie w największym stopniu wzrośnie po otrzymaniu właśnie świadczenia wychowawczego. Świadczenia, nie zasiłku, bo wiele rodzin reaguje bardzo nerwowo, jak słyszy, że to jest zasiłek. To nie jest zasiłek, to jest świadczenie. Państwo pokazuje, że każdy obywatel, każde dziecko, każdy Polak, każda rodzina jest dla nas ważna i może liczyć na wsparcie z budżetu państwa. Dziękuję. Tu sytuacja jest oczywista. Tam, gdzie rodzice wychowują dziecko, jeżeli to jest matka, to matka otrzymuje to świadczenie. W przypadku trwającego rozwodu też ta osoba, która sprawuje opiekę, chyba że sąd wskazał inaczej. I to są regulacje, proszę Państwa, absolutnie nieodrębne dla naszego systemu, aktualnie obowiązujące przy świadczeniach rodzinnych. Proszę bardzo, następne pytanie. Arleta Zalewska, TVN24. Pani premier, chciałam zapytać o Trybunał Konstytucyjny. Pani premier, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie może z jutrzejszym wyborem sędziów poczekać na wyrok Trybunału w czwartek? Panie redaktor, ja powtórzę w sprawie Trybunału Konstytucyjnego to, co mówię konsekwentnie od początku, kiedy przyjęliśmy ustawę i kiedy ta ustawa trafiła do parlamentu. Konieczność zmiany, która wynikała przede wszystkim z tego, że w poprzedniej kadencji Sejmu koalicja rządząca, przede wszystkim Platforma, decyzją polityczną dokonała zmian w Trybunale Konstytucyjnym. Ekspertyzy, opinie konstytucjonalistów, te opinie, które prezentowaliśmy już bardzo szeroko, wskazywały jednoznacznie, że należy przeprowadzić zmianę i ta zmiana ustawy została przeprowadzona. Natomiast w tej chwili wszystkie decyzje, które dotyczą powołania sędziów, one będą, takie powołanie należy do parlamentu, natomiast pozostałe kwestie to już jest suwerenna decyzja pana prezydenta. Dlaczego pani premier, możecie tego jednego dnia poczekać, żeby uniknąć chaosu, bo ta decyzja jest istotna, która zapadnie w czwartek. Jeszcze raz podkreślę, że te ekspertyzy, które zostały nam przedstawione, które myśmy
też zresztą prezentowali, wskazują na to, że tryb postępowania, który został przyjęty, jest trybem w tej sytuacji najlepszym. Proszę bardzo, następne pytanie. Dzień dobry, Marcin Mazur, TVN Fakty. Pani premier, chciałem zapytać, czy Krystyna Pawłowicz jest kandydatką Prawa i Sprawiedliwości na sędziego Trybunału Konstytucyjnego z szansą na objęcie stanowiska prezesa Trybunału Konstytucyjnego? I drugi temat, polscy marynarze porwani w Nigerii. Czy na tę chwilę możemy powiedzieć, że oni wszyscy żyją, że mają się dobrze, czy porywacze wystosowali jakieś żądania i co w tym momencie rząd i Ministerstwo Spraw Zagranicznych w tej sprawie robi? Dziękuję. Jeżeli chodzi o kandydatury do Trybunału Konstytucyjnego, to proszę Państwa, zaczekajmy, tak jak zgodnie z terminem chyba w tej chwili określonym do godziny 18 w dniu dzisiejszym jest zgłaszanie kandydatur. Wtedy będziemy mogli powiedzieć, jakie kandydatury zostały zgłoszone. Byłaby dobrym kandydatem, pani profesor? Będę, tak jak mówię, nie chciałabym komentować kandydatur, które jeszcze nie wpłynęły, czy nie są kandydatorami oficjalnymi. Jak będą zgłoszone kandydatury, wtedy będziemy wiedzieli, kto się zgłosił. Myślę, że wtedy będzie można na ten temat się wypowiadać. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację porwanych marynarzy, sytuacja jest pod kontrolą. Ministerstwo Spraw Zagranicznych cały czas monitoruje. Dbamy o to, żeby przepływ informacji, szczególnie informowanie rodzin, był jak najlepszy. Dzisiaj mogę powiedzieć tak, że robimy wszystko, nie tylko Ministerstwo Spraw Zagranicznych, polski rząd, ale również armator, żeby marynarze wrócili cało i zdrowo do swoich rodzin. To jest dzisiaj dla nas najważniejsze. Pozwólcie też Państwo, że o szczegółach no, nie mogę informować. Sami rozumiecie, że w tej chwili to jest ten moment, kiedy musimy zachować przede wszystkim spokój i robić wszystko to, służby, te służby, które są do tego powołane, żeby, tak jak jeszcze raz podkreślę, żeby wrócili bezpieczni do swoich rodzin. Dziękuję. Ale wszyscy żyją. W tej chwili wszystko jest w porządku. Proszę bardzo, następne pytanie. Natalia Górna, Wiadomości, Telewizja Polska. Dzień dobry. Pani premier, czy liczy pani na to, że dzisiaj na tym spotkaniu pana prezydenta dojdzie do kompromisu? Oraz czy pan prezydent powinien przyjąć ślubowanie od tych sędziów, którzy zostaną jutro wybrani przez parlament? Dziękuję bardzo. Pani redaktor, no przede wszystkim to jest decyzja suwerenna, decyzja pana prezydenta i nie chciałabym tutaj w żaden sposób komentować decyzji pana prezydenta, czy też sugerować, jakie decyzje powinny być podjęte. Konsultacje się rozpoczynają, rozmowa się rozpoczyna. Wiem, że od rana budzi ogromne zainteresowanie. Ja tylko mam nadzieję, mogę powiedzieć, że wolałabym, żeby dzisiaj Rodzina 500+ i ten program wygrał z tymi konsultacjami. Postarajmy się mówić o tym, bo to są naprawdę dobre rozwiązania. Po konsultacjach zobaczymy, jakie będą decyzje. Ale liczy pani na kompromis? Konsultacje się rozpoczynają. Jeżeli się siada do stołu, to znaczy, że ludzie chcą ze sobą rozmawiać i kompromis wypracowywać. Wszystko to zależy od stron, które ze sobą rozmawiają. Ja w tych rozmowach nie uczestniczę, ale tak jak mówię, wierzę głęboko w to, że decyzje pana prezydenta będą wynikały z jego suwerennych decyzji. Zaczekajmy. Bardzo proszę, następne pytanie. Joanna Dunikowska, TVP Info. To jeszcze kontynuując temat Trybunału Konstytucyjnego, ze strony partii opozycyjnych pojawiają się takie propozycje, żeby prezydent przyjął ślubowanie od trzech sędziów wybranych na miejsca tych, których kadencja skończyła się w listopadzie, a być może wstrzymał się z decyzją, jeśli chodzi o dwóch, do orzeczenia Trybunału. Wczoraj poniekąd też opinia Prokuratury Generalnej przesłana do Trybunału mogłaby skłaniać się ku takiemu rozwiązaniu, bo słyszymy, że prokuratorzy mają zastrzeżenia do wyboru tych dwóch sędziów na zaś. Jak pani odniosłaby się do takiego rozwiązania? Czy to mogłoby w jakikolwiek sposób załagodzić tę sytuację? Dziękuję. Proszę Państwa, no dzisiaj wszystkie decyzje są w ręku pana prezydenta. Ja rozumiem, że jest zainteresowanie tą sprawą, ale to jest decyzja pana prezydenta, suwerenna decyzja pana prezydenta. Jeżeli on dzisiaj spotyka się z przedstawicielami klubów parlamentarnych i chyba też również z panem przewodniczącym Trybunału Konstytucyjnego, to rozumiem, że chce zasięgnąć konsultacji i swoją decyzję podjąć w oparciu o jak najszerszą wiedzę i też znać stanowiska wszystkich stron.
Ale to jest decyzja pana prezydenta i ja nie będę się do niej ani odnosić, ani nie będę jej komentować, dlatego całej tej sytuacji, bo ja nie jestem stroną dzisiaj w tym postępowaniu, ani nie uczestniczę w tych konsultacjach, ani też nie ja będę podejmować decyzję, więc zaczekajmy. Na pewno pan prezydent podejmie dobrą decyzję, a ja dzisiaj zajmuję się programem 500+. Jeszcze raz namawiam państwa do promocji tego pięknego programu. Dostaliście państwo również załączniki, mapę drogową. Myślę, że wart jest tego, żebyśmy o nim mówili. Proponuję, żeby przejść do pytań dotyczących tego programu, bo jak prosiła pani premier, spróbujmy powalczyć o to, żeby wygrać te 500+. Jeszcze bym chciała zapytać jednak o co innego, o komisję, która ma zbadać przyczyny katastrofy smoleńskiej. I chciałam spytać, czy już wiadomo, kiedy zacznie ona swoje prace, kto będzie w jej składzie i czy do pracy w tej komisji zostaną zaproszeni eksperci, którzy wcześniej pracowali nad rozwiązaniem tej sprawy. Pani redaktor, rząd nie zajmował się, ani nie zajmuje się na razie tą sprawą. Myślę, że to jest pytanie do klubu parlamentarnego. Proszę państwa, jeżeli nie ma więcej pytań dotyczących 500+, tylko inne, to my jednak skończymy, ponieważ mamy przed sobą dużo pracy. Czy ktoś z państwa ma pytanie dotyczące programu 500+, to bardzo proszę. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Chciałem się dopytać, co w takim razie z ulgą podatkową na dzieci. Czy ona zostaje? To pytanie do pani minister Rafalskiej. I dosłownie jeszcze poproszę ministra Kowalczyka o doprecyzowanie, jak bardzo trzeba będzie zwiększyć tegoroczny deficyt. Dziękuję. Jeżeli chodzi o ulgę podatkową, nie planujemy żadnych zmian. Ulga pozostaje. Jeśli chodzi o deficyt, to jutro będzie konferencja prasowa pani premier i ministra finansów i precyzyjnie będzie deficyt określony, ale będzie to kwota rzędu 5-10 miliardów. W tym przedziale się oczywiście. Proszę bardzo. Obracać. Wojciech Kowalik, Radio Tok FM. Koniec konsultacji społecznych. Czytam tutaj 21 stycznia. Czy to nie za mało czasu i czy uda się z tymi konsultacjami, biorąc pod uwagę, że mamy 2,5 tygodnia świąt na przełomie grudnia i stycznia, czy jest już jakiś harmonogram tych konsultacji? I drugie pytanie związane z programem 500+. Co z podatkiem od banków i hipermarketów, które mają pomagać w finansowaniu tego programu? Kiedy poznamy projekty? No i czy będzie to ścieżka rządowa, czy ścieżka poselska? Jeżeli chodzi o konsultacje, proszę państwa, naszym celem absolutnie jest wykorzystanie całości terminu. Jeżeli zdarzy się taka sytuacja, że konsultacje społeczne trzeba będzie wydłużyć, bo będą podmioty, które chcą dłużej konsultować, to nic nie stoi na przeszkodzie. Naprawdę nie zamierzamy skracać tych konsultacji, ale są terminy, tak? Czyli 30-dniowy termin konsultacji. Czasami jest tak, że Komisja Wspólna Rządu i Samorządu, która ma systematyczne posiedzenia, może w tym terminie, może się nie zmieścić, ale myślę, że projekt jest tak ważny społecznie, że wszyscy terminów dochowają. Czy jeszcze są pytania dotyczące tego projektu? Jeszcze było pytanie dotyczące podatków. To jeżeli państwo pozwolicie, może pan minister Kowalczyk. Jeśli chodzi o podatek bankowy, to on jest jak gdyby w końcowej fazie przygotowań. Czy będzie to decyzja, aby podatek bankowy był wprowadzony jako projekt rządowy czy poselski, to podejmiemy w najbliższym czasie. Jeśli chodzi o podatek od sklepów wielkopowierzchniowych, ponieważ jest bardzo dużo różnych uwag, próśb o konsultacje i tak dalej, więc zamierzamy zrobić takie szerokie konsultacje wszystkich zainteresowanych stron w najbliższym czasie, być może to będzie następny tydzień, aby wszyscy mogli się wypowiedzieć co do charakteru tego podatku, rodzaju, jak również sposobie naliczania tego podatku. Proszę bardzo. Dzień dobry, Krzysztof Berenda, Radio RMF. Pytanie dotyczące programu 500+, tylko chcielibyśmy doprecyzować jedną rzecz jeszcze wcześniej. Czy dobrze zrozumieliśmy, że nowelizacja tegoroczna budżetu ma zwiększyć deficyt o 5-10 miliardów złotych? To znaczy nowelizacja budżetu tegorocznego wynika z braku dochodów rzędu ponad 13 miliardów. Do tego będą oszczędności w wydatkach też kilku miliardów, więc to jest taka szacunkowa liczba, która pada, ale oczywiście jutro będą podane szczegóły. I dotyczące już bezpośrednio programu 500+. Pani minister mówiła, że w przyszłym roku to ma kosztować 16 miliardów, w kolejnym to mają być 22 miliardy, no bo to niepełny rok. Czy można poprosić o skomponowanie tej kwoty? To znaczy, co się na nią składa? Ile, rozumiem, część będzie z podatku bankowego, część z supermarketowego. Co jeszcze się na to złoży, mówiąc najprościej? I pytanie, czy skoro zbieramy rzeczy, bo mamy te nowe podatki, czy
Planowane są na przyszły rok jakieś inne obciążenia fiskalne, na przykład akcyza, skoro mówimy o ustawie okołobudżetowej, akcyza na, nie wiem, papierosy, alkohol, tego typu rzeczy? To ja sobie pozwolę odpowiedzieć na to pytanie, jeśli chodzi o źródła finansowania tego programu, bo to było pytanie tak naprawdę. To oczywiście podatki sektorowe, czyli podatek od sklepów wielkopowierzchniowych. Szacujemy, że wpływy będą ponad 3 miliardy złotych. Jeśli chodzi o podatek bankowy, to szacujemy wpływy na około 5 miliardów złotych. Natomiast głównym źródłem finansowania, to podkreślamy bardzo wyraźnie, jest uszczelnienie podatku, a szczególnie podatku VAT, który bardzo mocno jest wyłudzany. Pokazuje to też realizacja tego podatku w tym roku. I tutaj no, szacunki, że wyłudzanych jest ponad 50 miliardów, to oczywiście wiemy, tylko na ile uda się ten system uszczelnić. Liczymy, że w przyszłym roku może to być nawet kilkanaście miliardów. No, zdajemy sobie sprawę z tego, że całej kwoty ponad 50-miliardowej w jednym roku uszczelnić się nie da i zabezpieczyć. I to są te źródła finansowania przyszłorocznego budżetu, w którym głównym wydatkiem nowym będzie realizowanie tych programu 500+. Czy jeszcze 500+? Jeśli chodzi o dodatkowe obciążenia, tutaj jest pytanie o akcyzę. Rząd nie przewiduje wyższych stawek podatkowych ani wyższych stawek akcyzy. Ja przypomnę, 2 lata temu rząd Platformy Obywatelskiej podniósł akcyzę wyraźnie, a przychody z akcyzy spadły, więc podnoszenie akcyzy jest bardzo nierozsądnym rozwiązaniem, bo wtedy to przyspiesza przemyt, ale również przyspiesza nielegalną produkcję, przyspiesza szarą strefę, więc nie poprzez podnoszenie stawek podatkowych chcemy zwiększać wpływy. Czy 500+ jeszcze zasługuje na pytanie? Jeszcze jedno. Proszę. Małe. Rozumiem, że kryterium dochodowe jest tylko w wypadku pierwszego dziecka. Później tak. Bez żadnych kryteriów. Tak wyraźnie. Kryterium dochodowe jest 800 zł na pierwsze dziecko i drugie, jak rodzina jest dzieckiem niepełnosprawnym, podniesione od 400 zł 1200 od drugiego, bez kryterium dochodowego. Chciałem jeszcze dopytać w temacie tej funkcji kontrolnej. Rozumiem, że de facto tak bardzo szczegółowo nikt nie będzie kontrolował, na co te 500 zł jest przez rodzinę wydawane, ale chcę uszczegółowić, żeby wyszło, że dobrze zrozumiałem, ale rozumiem, że jakąś tam funkcję kontrolu jednak pomoc społeczna będzie pełniła. Zatem na podstawie jakich przepisów? Proszę Państwa, na podstawie tego samego przepisu, który obowiązuje od 1 maja 2004 roku i nie słyszałam, żeby był nadużywany. Ten projekt, ten zapis budzi spore emocje, bo wiele środowisk zgłasza nam te uwagi. Rozważymy, jeżeli pojawią się poważne zastrzeżenia i znajdziemy inne rozwiązanie, to w trakcie konsultacji czy w trakcie prac w parlamencie będziemy starali się tak to precyzyjnie zapisać, żeby nie było tych obaw, które Państwo zgłaszacie. Ale podkreślam, absolutnie nie jest to nowe rozwiązanie, funkcjonujące od 11 lat i z tego powodu w systemie świadczeń rodzinnych naprawdę nie było żadnych jakichś zastrzeżeń i wątpliwości, które dzisiaj budzi, ale biorę to pod uwagę, ponieważ dotychczasowy system miał kryterium dochodowe, a ten jest systemem otwartym, powszechnym. W związku z tym naprawdę będziemy też temu zapisowi uważnie się przyglądać, ale mówię, jest on również aktualnie obowiązujący. Pani minister mówi o rodzinach, które gdzieś znajdowały się w systemie pomocy społecznej, tak? A program, skoro jest tak powszechny, będzie dotyczył wszystkich rodzin. Nie wszystkie są, mówię w dużym cudzysłowie, kontrolowane przez pomoc społeczną. Co jeżeli i czy są jakiekolwiek kryteria, na co można, a na co nie będzie można wydawać tych pieniędzy i kto to będzie kontrolował? W mojej ocenie z zapisu, że można przeprowadzić wywiad środowiskowy, jednoznacznie wynika, że wywiad środowiskowy prowadzi się w tych rodzinach, które składają informacje o dochodach. W związku z tym dotyczy to tam, gdzie jest zastosowane kryterium dochodowe, nie w przypadku pozostałych rodzin. Pracownik socjalny nie może do innych rodzin wejść, bo nie ma takich uprawnień. Proszę Państwa, ja mogę. 500 zł dla rodziny. Rodzina decyduje, na co chce wydać te pieniądze. Nikt nie będzie wnioskował o to, żeby ktoś się spowiadał, czy wydał na buty,
czy na przykład na lekcje języka angielskiego. O tym mówiła pani minister Rafalska, że chodzi o to, żeby rodziny były autonomiczne. Czy jeszcze pytanie dotyczące 500+. Ja przepraszam, ale muszę się to pytać o deficyt i wzrost deficytu tegorocznego, ale... ponieważ jeszcze dzisiaj pan minister Szałamacha mówił o tym, że deficyt wzrośnie o maks 3,9 miliarda. W tej chwili mówicie państwo 5,10. To jest spory przedział. Chcielibyśmy doprecyzować, czy to jest 3,9, czy to jest 5, czy to jest 10, bo to jest spora różnica. Proszę panią premier. Dziękuję. Proszę państwa, ja powiedziałam na wstępie, że szczegółowa konferencja na temat nowelizacji budżetu na rok przyszły będzie jutro. I pozwólcie państwo, żebyśmy do tego tematu jutro szczegółowo przystąpili. Proszę bardzo, ostatnie pytanie, jak rozumiem. Pytanie nie dotyczące już projektu 500+, natomiast pytanie do pani minister Rafalskiej. Jak pani minister uzasadni pani decyzję o powołaniu na szefa komendanta głównego ochotniczych chówców pracy, pana Marka Surmacza, byłego szefa MSWiA, wiceministra? Proszę państwa, OHP to taka instytucja, która jak byłam wiceministrem, próbowałam tą instytucję zreformować, bo uważam, że wykonuje bardzo ważne zadania. I wtedy napotkałam na naprawdę duży opór, również z wewnątrz środowiska, które nawet nie zgadzało się na samą zmianę pewnej nazwy. Ochotnicze chówce pracy zwykle były kierowane przez osoby, które były głównym komendantem. Jak zmieniały się rządy, zostawały zastępcą, po czym jak zmieniał się kolejny rząd, zastępca komendanta zostawał głównym komendantem. Myślę, że była potrzeba wprowadzenia osoby z zewnątrz o dużym doświadczeniu, stąd powołanie kiedyś wiceministra, również